Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku baranka. Witajcie kochani wsiekłania. Cześć. To czytanko jest dla Was na kwiecień 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcji, komentarze, lajki. Jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, czyli... Ale to możesz się jedynie dowiedzieć poprzez zamówienie czytania prywatnego, więc zapraszam do e-maila, który jest pod filmem. Dobrze. Zaczynamy, kochani. A nie. Od afirmacji dla Ciebie, baranku. Zobaczymy, jaka afirmacja do Ciebie przychodzi na kwiecień 2023 roku. Afirmacja dla Ciebie. Jak podejść do sprawy tego miesiąca, ogólnie do tego wszystkiego, co Cię spotka. Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Czyli wiesz, mam wrażenie, że powinieneś, baranku, warto by bynajmniej słuchać siebie, własnego głosu. Tego, co Ci ta intuicja podpowie. Teraz jest naprawdę piękny czas, żeby chodzić na spacery, by pójść do lasu, nad morze, wsłuchać się głos przyrody, wsłuchać się w swoje myśli. Myślę, że problemy, jakie Cię napotkają w tym czasie, nie będą wydawały się takie ciężkie, gdybyś tego nie robił po prostu. No dobra. Zaczynamy. Co dla osób spod znaku baranka? Co dla Was, moi kochani, na czas kwietnia 2023 roku? Tutaj już mi karta wypadła. Karta przewodnia. Karta przewodnia. Słuchajcie, to kapłanka. Medytacja i kapłanka, słuchajcie, to jest również kapłanka, mówi o medytacji, o wsłuchaniu się w swój głos. Praktycznie mogłabym to powiedzieć to samo, co przed chwilą. Także mam wrażenie, że tutaj intuicja będzie miała bardzo dużą rolę w tym miesiącu u Ciebie. No dobra, dalej patrzmy. Do czego powinieneś, czy powinnaś dążyć w tym miesiącu? No, do czego powinieneś dążyć? No, baranku mój drogi, bierzesz za dużo na swoje barki. Za dużo obowiązków. Coś za kogoś robisz, nie wiem... czy w pracy, czy w domu, jakby każdy na tobie żerował? No, choćby taka sytuacja, że prosisz kogoś z domowników, by wyniósł śmieci. No, ale komuś, tej właśnie osobie, ma tyle przeszkód, żeby po prostu tego nie robić. Jest tak zawalona swoimi sprawami, że prostej czynności nie potrafi zrobić, a tobie na pewno by ci ulżyło. Czy w innych sytuacjach? To jest tylko bardzo mały przykład, prozaiczny z domu. Każdy taką sytuację na pewno ma u siebie. Więc właśnie chodzi o to, by nie wyręczać innych, by nie dawać sobie skakać po głowie. Nie wiem, ty też masz prawo mieć własne zdanie i własne sprawy do załatwienia. Jeżeli będziesz tak każdemu pomagał, czy będziesz pomagała, nie będziesz miała czasu na nic innego. W końcu się wykończysz psychicznie, fizycznie i nie będziesz mieć siły na proste rzeczy. Rzeczy, które być może sprawiłyby Ci przyjemność. No dobra. Dalej. Czego się wystrzegać?
czego się wystrzegać? Króla kielichów. Król kielichów to jest mężczyzna. No, może to być przyjaciel, kumpel, szef, mąż. Wystrzegaj się, może być fałszywy. Może ofiaruje ci pomoc, ale ta pomoc nie jest szczera. Z jakiegoś powodu tutaj tarot właśnie przestrzega przed taką osobą. No dobrze, wydarzenia w tym miesiącu, które... jeszcze do ciebie przyjdą z poprzedniego miesiąca. Jakaś niepewność. Niepewność. Nie będziesz wiedział, co zrobić w jakiejś sytuacji. Czy masz jakiś wybór i no nie jesteś, nie będziesz gotów na podjęcie jakiejś decyzji? To ciekawe. Zobaczmy, zobaczmy. Będziemy teraz dopowiadać. Dlaczego, baranku, wyszła u ciebie kapłanka jako karta przewodnia na ten miesiąc? Kapłanka, dla ciebie, dlaczego przyszła taka energia do ciebie? No, mamy królową mieczy. Rycerza denarów. Buław, przepraszam. Jeszcze jedna. Piątka mieczy. Baranku, mój drogi, tutaj będziesz miał niezłą przeprawę. Przez jakąś parę. To królowa mieczy. To może być szefowa, to może być żona, matka, mama. Teściowa. Być może ta druga osoba, kim ona może być dla ciebie? Może to być syn, może to być kochanek, może to być ktoś z zewnątrz. W każdym razie tu widzę niemal jakąś zmowę. Piątka mieczy mówi o obgadywaniu, o tym, że ktoś źle ci życzy. Wmawia ci coś, co nie istnieje, czyli oszukuje. Być może chodzi też o oszustwo, no po prostu o trójkąt, słuchajcie. Również taka sytuacja może zaistnieć w tym miesiącu. No dobra, dalej patrzmy. Do czego powinieneś dążyć? No tak. Do czego powinieneś dążyć? Zakończyć coś definitywnie. Myślę, że tutaj zostaniesz zraniony w jakiś sposób. Mamy znowu kapłankę i mamy maga. Czyli to tak jakby ten miesiąc należał do ciebie. Będziesz kreować coś, swoje pomysły. Jakbyś, no, możesz coś tworzyć, możesz pójść w coś nowego. Kieruj się intuicją. Chociaż mam wrażenie, że tutaj odejdziesz od kogoś, kto jest fałszywy. No, cały czas tutaj mam to w tym układzie jakoś tak dziwnie pokazane. Do czego powinieneś dążyć, by zacząć coś nowego, odejść od ludzi, osób, które cię wykorzystują i zacząć żyć po swojemu. Czy odejść od osoby, która cię rani, być może przyjaciółki, być może męża, żony, słuchajcie, no osoby bliskiej i zacząć żyć tak, jak ty tego pragniesz. Przestać się wykorzystywać. Ta dziesiątka była wręcz pokazuje, że już jesteś na skraju.
już jakbyś nie mógł po prostu z czymś dawać radę. No dobra. Czego się wystrzegać? Czego się wystrzegać? O co chodzi z tym mężczyzną? Trójka kielichów również i rycerz kielichów. Zwycięstwo. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że to jest pozorne zwycięstwo. Tutaj być może zostaniesz zaproszony na jakąś imprezę. Lub ty będziesz zapraszać i z pozoru poczujesz się, że jesteś w centrum uwagi, a tak naprawdę tak nie będzie. Co przychodzi z zeszłego miesiąca na ten miesiąc? Co jest nieuniknione w tym miesiącu? Co jest nieuniknione? Co jest nieuniknione? Co jest nieuniknione? Przyjdzie jakaś propozycja podpisy, no byś podpisał jakieś dokumenty, albo ty komuś zaproponujesz, chociaż nie jesteś pewien, czy tego na pewno chcesz. Tutaj jest trójka buław, która mówi: uporządkuj coś w swoim życiu, byś mógł pójść naprzód. Ty jesteś jakby niemal pewien, że być może chcesz się rozwieść, może osoba, z którą jesteś, będzie chciała się z tobą rozwieść i zaproponuje, powie ci, że chce się rozwieść, odejść. Nie będziesz wiedział, co zrobić tej sytuacji, ponieważ może cię zaskoczyć. No dobra. Zobaczymy, co w miłości u baranka na kwiecień 2023. Co będzie działo się w miłości u was? W miłości u osób spod znaku baranka. Nie, no za dużo kart wyskoczyło. Nie. No, nie wiem, co się dzieje, ale burzliwie na pewno jest. Karty wręcz mi latają tutaj po stole. Co w miłości u baranka w kwietniu 2023 roku? Miłość u osób spod znaku baranka. Przełożymy sobie. Zobaczmy. Mag. No, karta mag przyszła do ciebie. O co tutaj chodzi? Albo ty jesteś tym magiem i w zasadzie w tym miesiącu będziesz miał wiele możliwości, by zmienić swoje życie. Myślę, że tutaj są narzędzia, wszystko, co potrzebne, byś mógł realizować siebie, baranku. Nie mam pojęcia, czy tutaj chodzi ci o to, by zacząć z kimś relację na nowo, czy może chodzi ci o związek i chcesz po prostu, by gdzieś wyjechać razem. Tutaj sobie dopowiemy, dlaczego magna miłość dla baranka na kwiecień 2023. Dlaczego? Dlaczego? Mamy cesarza, nie, to jest król buław, szóstka kielichów. Baranek jest przed wyborem, czy być z tym partnerem, z którym już jestem jakieś lata, czy spotkać się z osobą, której dawno nie widziałeś, czy nie widziałaś. Być może to jest ekspartner, partnerka, bo musicie wiedzieć, że te energie trzeba sobie odwracać. Więc stoisz tutaj przed wyborem. Mam wrażenie, że jeszcze nie dokonasz wyboru.
będziesz obserwować sytuację, w jakiej się będziesz znajdował. Zobaczmy teraz, co w pracy u baranka. Dobra, patrzmy. Zobaczcie, i znowu siódemka kielichów. Siódemka kielichów. Nie jesteś zdecydowany na zmiany. Nie wiesz, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Dobra, zobaczymy dlaczego. Być może masz za wiele możliwości do zrealizowania i nie wiesz, która opcja jest najlepsza. I tutaj w tym kwietniu jeszcze nie będziesz wiedział, co zrobić. No dobra. No, widzę, że z jakiegoś powodu baranek ma nieprzespane noce. Nad jakimś problemem myślisz. Obawiasz się, że tej kasy zabraknie. Być może jesteś chory lub jesteś zwolniony z pracy. W każdym razie tutaj ciężka sytuacja jest przedstawiona w pracy. Nie będziesz umiał podjąć decyzji. Dobrze. Jaka rada przychodzi od Tarota dla ciebie na ten kwiecień? No. Już dwie karty znowu przyszły. Zobacz. Rycerz buław, dziewiątka kielichów. No te karty mówią, byś zaczął żyć dla siebie. Zaczął patrzeć na własne potrzeby. Być może przyjdzie ktoś z zewnątrz, pomoże ci się pozbierać i właściwie będziesz miał jakby okazję do tego, by rozpocząć coś nowego, czy nową pracę, nawet za granicą, czy ktoś może pomoże ci finansowo. W każdym razie tu przyjdzie okazja, która no, pomoże ci jakby w tych stresujących sytuacjach, jakich się możesz znaleźć. No dobra. A co aniołki? Masz może pytanko do aniołków? Baranku, mój drogi. Więc zapraszam. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Pomyśl sobie nad jakimś pytaniem. Odpowiedź dadzą anioły. Dla ciebie na kwiecień. Dla baranka odpowiedź od aniołków. Patrzmy, co tu przychodzi. Zdobądź więcej informacji. No proszę. Zdobądź więcej informacji. Ja ci to przeczytam. Okej. Sytuacja, o którą pytasz, wymaga od ciebie zdobycia większej ilości informacji. Tylko dzięki nim będziesz w stanie podjąć mądrą decyzję. Możesz zasięgnąć rady od uczonych posiadających specjalizację z budzącej twoje wątpliwości tematyki. Jeśli w twojej rodzinie bądź gronie przyjaciół jest ktoś, kto się specjalizuje w tym temacie, możesz poprosić tę osobę o uwagi. Być może będziesz musiał dokonać nieco analitycznych poszukiwań w celu zdobycia potrzebnych ci danych. Może to polegać na czytaniu książek, zapisaniu się na odpowiednie zajęcia lub odnajdywaniu informacji w internecie. Również powiedziałabym, że medytacja też jest ważna. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. No to czytanie dosyć jest zawiłe. Tak naprawdę dowiecie się, czy spełni się coś, cokolwiek z tego, co tutaj słyszeliście w miesiącu kwietniu. Dobrze, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, kochani, i do następnego razu. Pa!